Hello there. Dawno, dawno temu w odległej galaktyce Federacja Handlowa rozpoczęła blokadę planety Naboo. Aby negocjować nad jej zwolnieniem, Senat wysłał dwóch przedstawicieli Republiki Galaktycznej sprawującej władzę w większości wszechświata. Owymi przedstawicielami okazują się być członkowie Zakonu Jedi, czyli najprościej rzecz ujmując, grupy zrzeszającej istoty czułe na moc, mistrz Qui-Gon Jinn i jego padawan Obi-Wan Kenobi. Dla niewtajemniczonych, moc to mistyczna więź, która łączy wszystkie żywe istoty i spaja galaktykę świata Gwiezdnych Wojen. Niektóre jednostki są na nią dużo bardziej wrażliwe niż pozostałe, dzięki czemu po odpowiednim treningu mogą opanować ponadnaturalne zdolności, takie jak chociażby telekineza czy wpływanie na wolę innych istot. Główny zarządca Federacji Handlowej, wicekról Nat Gunray, jest przestraszony tym, że to właśnie Jedi zostali wysłani przez Republikę jako negocjatorzy, dlatego czym prędzej kontaktuje się ze swoim przełożonym, Darthem Sidiousem. Ten z kolei należy do zakonu Sithów, który jest zupełnym przeciwieństwem rycerzy Jedi i posługuje się ciemną stroną mocy. Zakapturzony Lord rozkazuje Gunrayowi zabić Jina i Kenobiego, a następnie rozpocząć zbrojną inwazję na Naboo. Statek rycerzy Jedi zostaje zniszczony, lecz im samym udaje się przy użyciu swoich świetlnych mieczy pokonać oddział droidów Federacji i uciec do hangaru. Tam Jin i Kenobi chowają się w jednym z transportowców, którymi droidy bojowe podróżują na powierzchnię Naboo. Tym sposobem mistrz i uczeni dostają się na planetę. Tam Qui-Gon ratuje przed śmiercią jednego z jej mieszkańców, Gunganina o imieniu Jar Jar Binks. Irytujący fajtuapa zdradza mu w zamian informacje o ukrytym pod wodą mieście, z którego pochodzi. Trójka bohaterów udaje się do wspomnianej lokacji, której wszyscy mieszkańcy posługują się upośledzonym angielskim. Hey, sir, stop it there! Jedi próbują przekonać władcę Gunganów, aby wyruszył na pomoc ludziom żyjącym na lądzie, jednak zielony tłuścioch daje im jedynie podwodny pojazd o jakże intrygującej nazwie, Bongo, i każe wynosić się do stolicy Naboo przez jądro planety. Qui-Gon i Obi-Wan w pakiecie dostają także nawigatora, którym niestety jest nikt inny jak Jar Jar. Podczas podróży Bongo zostaje zaatakowane przez morskiego potwora zwanego Gooberfish. Bohaterowie zostają jednak niespodziewanie uratowani przez inne monstrum, które pożera napastnika. Po powtórce identycznej sceny Jedi wraz z Gunganinem docierają do stolicy. Jak się okazuje, ta po bohaterskim braku oporu poddaje się najeźdźcom z Federacji. Okupanci aresztują królową Naboo, Amidale, lecz ta zostaje szybko odbita przez Qui-Gona i Obi-Wana. Następnie rycerze zabierają władczynię i jej ludzi do hangaru, gdzie kradną statek i próbują uciec. Qui-Gon chce przetransportować Amidale do stolicy Republiki, planety Coruscant, ale zadanie to utrudnia im blokada Federacji, która otwiera ogień w stronę pojazdu. Jeden z pocisków uszkadza generator osłon maszyny, dlatego kilka droidów zostaje wysłanych, aby go naprawić. Roboty są zestrzeliwane jak kaczki, jednak pewien egzemplarz, R2-D2, jedynie wpinając kabelek, ratuje wszystkich znajdujących się na pokładzie statku. Jak się okazuje, nie tylko generator osłon został uszkodzony. Rozszczelnił się także hipernapęd, dlatego bohaterowie są zmuszeni awaryjnie lądować na pobliskiej planecie Tatooine, kontrolowanej przez Hutów. Po wylądowaniu Qui-Gon, Jar Jar i R2 idą do miasta, by kupić części potrzebne do naprawy statku. Dołącza się do nich także służąca Amidali, Padme, która chce poznać planetę. W międzyczasie Gunray ponownie kontaktuje się z Sidiousem i przekazuje mu informacje o obecnej sytuacji. Lord Sithów ma dość nieporadności Federacji, dlatego aby zwiększyć swoje szanse, wysyła w pogoń za Jinem i Kenobim swojego ucznia, Dartha Maula. Tymczasem ekipa będąca na Tatooine trafia do skupu prowadzonego przez złomiarza Watto oraz jego niewolnika Anakina Skywalkera. Podczas gdy chłopiec zaprzyjaźnia się z Padme i opowiada jej historię swojego życia, Qui-Gon odnajduje w asortymencie Watto potrzebne mu części. Mistrz Jedi próbuje je kupić, jednak Janusz Biznesu stwierdza, że nie przyjmuje republikańskiej waluty. Qui-Gonowi nie pozostaje więc nic innego, jak uwierzyć handlarzowi i się poddać. Bohaterowie chcą wrócić na statek, lecz wówczas rozpętuje się burza piaskowa. Młody Skywalker proponuje swoim nowym przyjaciołom przeczekanie burzy u niego w domu, na co ci się zgadzają. Na miejscu Anakin zapoznaje ich ze swoją mamą oraz pokazuje Padme droida C-3PO, którego samodzielnie konstruuje. Przy wspólnej kolacji Qui-Gon decyduje się zjeść makowca i wyjawia ze szczegółami Skywalkerowi oraz jego mamie sytuację, w której obecnie znajduje się wraz ze świtą królowej Naboo. Annie postanawia pomóc Jinowi w zdobyciu pieniędzy na części. W
Wkrótce chłopak chce wystartować w wyścigu podrejserów, czyli lewitujących ścigaczy. Łato stara się mu to uniemożliwić, dlatego Qui-Gon, idąc za zamiłowaniem tubylców, stawia swój statek na zwycięstwo Anakina. Wieczorem tego samego dnia mistrz Jedi wyczuwa coś potężnego w młodym Skywalkerze i pobiera próbkę jego krwi. Z niej odczytuje, że w ciele chłopca znajduje się niewiarygodna ilość około 20 tysięcy midichlorianów, czyli mikroskopijnych istot, którymi George Lucas zniszczył całą misternie budowaną przez 20 lat mitologię mocy i ograniczył ją do posiadania w sobie mikroorganizmów pozwalających na robienie nadnaturalnych rzeczy. Dzięki George, fenomenalna robota. Jeszcze tego samego wieczoru na Tatooine ląduje Darth Maul, który rozsyła po okolicy swoje drony. Nadszedł wreszcie dzień wyścigu. Qui-Gon umawia kolejny zakład z Watto. Dotyczy on tego, że jeżeli Ani wygra zawody, przestanie być niewolnikiem. Po emocjonującym rajdzie Ani zajmuje pierwsze miejsce i tym samym staje się wolnym człowiekiem oraz zdobywa części potrzebne do naprawy statku swoich przyjaciół. Chłopak decyduje się opuścić rodzinną planetę i rozpocząć trening na rycerza Jedi pod okiem Qui-Gona. Po pożegnaniu z matką, która pozostaje niewolnicą, Skywalker i reszta ekipy wracają na statek. W drodze atakuje ich Darth Maul, który jednak szybko zostaje w tyle, a bohaterowie uciekają. Jakiś czas później wszyscy docierają na Coruscant. Tam czeka na nich senator Palpatine, a na nas durne pieprzenie o polityce. Jakbyśmy przez ostatnie pół roku nie mieli go wystarczająco dużo. Obecny kanclerz Republiki, Finis Valorum, nie chce udzielić Naboo pomocy w walce z Federacją. Dlatego Palpatine podpuszcza Amidale, aby zgłosiła wotum nieufności wobec obecnego rządzącego. Tak też się dzieje i wkrótce Valorum zostaje zdymisjonowany, a na jego miejsce kandyduje nikt inny jak Palpatine. Równocześnie Qui-Gon przedstawia Radzie Jedi Anakina. Jyn chce podjąć się szkolenia chłopca, ponieważ uważa, że to on jest wybrańcem, który ma przywrócić równowagę mocy. Najbardziej znaczący Jedi w Radzie, Mistrz Yoda i Mace Windu, poddają Skywalkera testom, które chłopak zdaje celująco, więc mistrzowie, będąc pod wrażeniem, naturalnie go olewają i stwierdzają, że jest za stary, aby zostać padawanem. Zirytowany Qui-Gon oznajmia, że w takim razie wyszkoli chłopca na własną rękę, ale Rada hamuje jego zapędy. Każe mu udać się z powrotem na Naboo w celu poznania tożsamości napastnika z Tatooine. Jego obecność bardzo niepokoi Radę Jedi, bowiem Sithowie od stuleci uznawani są za pokonanych. Wesoła ekipa wraca zatem na Naboo, gdzie Jar Jar prowadzi wszystkich do reszty Gunganów. Królowa Amidala prosi władcę podwodnych o pomoc, jednak ten ponownie odmawia. Wówczas prawdziwa królowa, którą okazuje się być Padme, oddaje pokłon spaślakowi. Rządząca przy okazji wyjaśnia, że dziewczyna przebrana za królową jest jedynie jej podstawionym sobowtórem. Następnie bohaterowie wraz z przekonanym władcą Gunganów przygotowują plan uwolnienia planety od Federacji. Gunganie mają odwrócić uwagę armii droidów, a w tym czasie Jedi, Padme i jej świta przekradną się do pałacu i aresztują wicekróla Ganraja. Kiedy podwodni mieszkańcy Naboo stawiają czoła wojsku Federacji, reszta ekipy dostaje się do stolicy. Piloci wsiadają do myśliwców i lecą zaatakować okręt dowodzenia najeźdźców. Wśród nich przypadkiem znajduje się mały Anakin i to właśnie jemu udaje się zniszczyć główny statek przeciwników. Dzięki temu droidy bojowe się dezaktywują i Gunganie wygrywają bitwę. W tym samym czasie pozostali bohaterowie ruszają aresztować wicekróla. Wówczas na ich drodze staje Darth Maul, a nim starają zająć się Qui-Gon i Obi-Wan. W trakcie widowiskowej walki na miecze świetlne Qui-Gon zostaje przebity przez Maula. Od tego momentu Kenobi jest zmuszony walczyć sam. Sith spycha padawana do wielkiego szybu, lecz Jedi w ostatniej chwili łapie się wystającej części. Następnie Obi-Wan robiąc salto wyskakuje znad dołu i przyciągnąwszy mocą miecz swojego mistrza przecina przeciwnika w pół. Qui-Gon ostatkami sił prosi swojego ucznia, aby wyszkolił Anakina, po czym dokonuje żywota. Amidala ze swoimi poddanymi aresztuje wicekróla i oddaje go w ręce Republiki. Niedługo później na Naboo przybywają Palpatine, któremu udało się zostać nowym kanclerzem, oraz członkowie Rady Jedi. Pod wieczór Obi-Wan prosi mistrza Jodę o pozwolenie na trenowanie Anakina. Najmądrzejszy z Jedi ma wątpliwości co do tego, bowiem wyczuwa on strach, który przepełnia Skywalkera. Gdy jednak Kenobi oznajmia, że dał słowo swojemu mistrzowi i wyszkoli chłopca nawet wbrew woli Rady, Yoda daje mu pozwolenie i mianuje go mistrzem Jedi. Tego samego wieczoru odbywa się pogrzeb Qui-Gon Jinna. W jego trakcie Mace Windu wyjawia Jodzie, że teraz nie ma już wątpliwości co do powrotu Sithów. Zielony Skrzat informuje przyjaciela, że zawsze jest ich dwóch, mistrz oraz uczeń. Nie mniej, nie więcej. Jest to tak zwana zasada dwóch.
10 lat po wydarzeniach z pierwszego epizodu, senator Padme Amidala przybywa na Coruscant, by oddać głos w ważnej sprawie. Wówczas dochodzi do zamachu i statek byłej królowej zostaje wysadzony. Z racji tego, że Amidala ponownie skorzystała ze sztuczki użytej w poprzedniej części, ginie tylko jej sobowtór. Gdy Padme odwiedza kanclerza Palpatina, ten prosi Radę Jedi o ochronę pani senator. Mistrzowie powierzają to zadanie Obi-Wanowi, który obecnie zajmuje się cosplayowaniem Jezusa, oraz jego uczniowi Anakinowi Skywalkerowi. Po spotkaniu starych przyjaciół, Ani jest rozczarowany tym, że dziewczyna, w której się podkochuje, ledwo go poznała. Rozczarowany jest także płatny zabójca, który zlecił innej płatnej zabójczyni zamach na Amidale. Facet daje swojej koleżance po fachu jadowite robaki i każe jej przeprowadzić udane morderstwo pani senator. Niedługo później dron sterowany przez łowczynię nagród wpuszcza kosmiczne skolopendry do sypialni Padme. Obi-Wan oraz Anakin to wyczuwają i w ostatniej chwili ratują byłą królową. Następnie Kenobi wyskakuje przez okno, rzucając się na drona. Zabójczyni zestrzeliwuje robota, przez co Jedi spada w dół, niczym moje chęci do życia podczas oglądania sequeli. Z opresji ratuje go Anakin, który przylatuje na śmigaczu. Po krótkim pościgu bohaterowie dopadają łowczynię nagród. Ta już ma im wyjawić imię swojego przełożonego, lecz wtedy zostaje przez niego zastrzelona. Nazajutrz Rada Jedi decyduje, że Obi-Wan przeprowadzi dochodzenie w sprawie serii nieudanych zamachów, a Anakin zajmie się ochroną senator Amidali. Wkrótce po tym Anakin i Padme wyruszają na Naboo. To właśnie w tym momencie rozpoczyna się najgorzej napisany wątek miłosny w dziejach nie tylko odległej galaktyki. Szczęśliwie oszczędzę wam jednak tego cierpienia i pozostaniemy na Coruscant, gdzie na reprezentanta Amidali w Senacie wybrany został... Jar Jar. Właśnie przypomniałem sobie, czemu od kilku lat nie robię regularnych rewatchy prequeli. Dzięki Bogu, na pocieszenie mamy jeszcze wątek Gwiezdnego Jezusa, który rozpoczyna śledztwo. Obi udaje się do swojego czterorękiego przyjaciela. Kosmita zawodowo pracuje w gastro, ale na szczęście hobbystycznie zajmuje się rozpoznawaniem rzutek ze spluw łowców nagród. Drogą skomplikowanej dedukcji wąsacz dochodzi do wniosku, że ta przyniesiona przez Kenobiego pochodzi z Kamino. Jak się okazuje, planeta ta nie istnieje na mapach w archiwum Jedi, dlatego Obi udaje się po porady do mistrza Jody. Mędrzec mówi mu, że mapy mógł edytować tylko członek zakonu, dlatego Yoda obiecuje przyjrzeć się tej sprawie. Kenobi leci natomiast na Chewie w miejsce, w którym powinno znajdować się Kamino i od razu trafia do wejścia prowadzącego go na spotkanie z premierem planety zwanym Lama Su. Okazuje się, że Kaminoańczyk oczekiwał przybycia kogoś z zakonu, ponieważ pragnie on w końcu przedstawić Republice liczną armię klonów, którą przygotował dla niej na zamówienie jednego z mistrzów Jedi, zaginionego 10 lat wcześniej Sifo Dyasa. Sytuacja jest dziwna, bowiem Kenobi twierdzi, że Rada Jedi nigdy nie wydała polecenia, aby zamówić armię. Dlatego też Lama Su proponuje mu rozmowę z dawcą kodu genetycznego dla klonów, łowcą nagród o imieniu Jango Fett. Drzwi do kwatery łowcy otwiera bohaterom Boba, czyli klon bez żadnych modyfikacji genetycznych, o którego poprosił Jango w ramach zapłaty. W pomieszczeniu Obi-Wan odkrywa, że to Jango jest zabójcą, który zlecił zamach na Padme. Feta niepokoi ten fakt, dlatego postanawia jak najszybciej uciec z Kamino. W trakcie odlotu Kenobi przyczepia do statku łowcy nadajnik. Dobra, co za dużo akcji to niezdrowo. Najwyższy czas zajrzeć na Naboo do Anakina i Padme. Skywalker żywi do byłej królowej coraz mocniejsze uczucie, więc podrywa ją swoim legendarnym już tekstem. I don't like sand. Ku zaskoczeniu wszystkich, podryw okazuje się być skuteczny. Padme szybko jednak uznaje, że nie powinna wdawać się w głębszą relację z Anim, dlatego chłopak wygłasza monolog, który jest pikiem drewnianej gry aktorskiej Haydena Christensena. You are in my very soul, tormenting me. Jakiś czas później Anakin ma koszmary związane ze swoją matką. Chłopak postanawia wrócić na Tatooine i ją odwiedzić, a Padme oczywiście mu w tym towarzyszy. Duet przylatuje na pustynny świat, a tam składa wizytę Watto. Wówczas okazuje się, że handlarz jakiś czas wcześniej sprzedał matkę Skywalkera pewnemu farmerowi wilgoci, który ją uwolnił i poślubił. Bohaterowie przyjeżdżają do domostwa farmera, a ten przedstawia się jako Klik Lars. Facet zapoznaje Anakina ze swoim synem, Owenem, i jego żoną Beru oraz wyjaśnia, że Shmi została porwana miesiąc wcześniej przez
przez Taskenów, zwanych także ludźmi pustyni. Klik próbował odbić matkę Aniego, ale to jedynie znalazło koniec w kończyny utracie. Skywalker postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Udaje się do obozu Taskenów, gdzie odnajduje ciężko ranną Shmi. Niestety, ratunek przybył za późno i kobieta umiera w rękach swojego syna. Anakin w akcie zemsty morduje całą wioskę, łącznie z kobietami i dziećmi. Cóż, od czegoś trzeba zacząć. Tymczasem Obi-Wan śladami Jango Fetta przylatuje na inną pustynną planetę zwaną Geonosis. Tam odkrywa, że były członek zakonu Jedi, a obecnie Lord Sithów i przywódca Rady Separatystów, hrabia Dooku, tworzy największą armię droidów w historii galaktyki. Dodatkowo wychodzi na jaw, że zabójstwo senator Amidali zlecił nasz stary znajomy, wicekról Gunray. Znowu zrobiło się za dużo akcji, dlatego wracamy na Tatooine. Anakin przywozi Kligowi ciało Shmi. Po krótkim pogrzebie Ani i Padme wracają na statek, a na nim odbierają wiadomość od Obi-Wana. Kenobi opowiada w niej o planie separatystów, lecz wówczas zostaje zaatakowany przez droidy. Wbrew poleceniom Rady Jedi, Anakin i Padme udają się z odsieczą przyjacielowi. Towarzyszą im również R2 oraz 3PO, którego Skywalker zabrał z farmy Larsów. Po małej przygodzie w fabryce droidów, inspirowanej starymi platformówkami, bohaterowie wpadają w pułapkę Jango Fetta i są zmuszeni się poddać. W tak zwanym międzyczasie na Coruscant pewien gunganin z powietrzem zamiast mózgu składa w Senacie wniosek o przyznanie kanclerzowi nadzwyczajnych uprawnień. Prośba zostaje przyjęta i dzięki temu Palpatine może wysłać dopiero co odnalezioną armię klonów na potyczkę z wojskami separatystów. Po posiedzeniu Senatu Yoda leci na Kamino obczaić nowy nabytek Republiki, a Mace Windu na Geonosis odbić Obi-Wana. Skoro o Geonosis mowa, to Rada Separatystów organizuje igrzyska, w których udział biorą Anakin, Obi-Wan i Padme. Ich przeciwnikami są przypominający nosorożca Rick, kotowaty drapieżnik Nexu oraz przerośnięta modliszka Aklaj. Bohaterom udaje się sprytnie uwolnić i rozpocząć walkę z bestiami. Skywalker dosiada Rika, a następnie z impetem wbija się w Nexu. Nieco gorzej radzi sobie Kenobi w starciu z Aklajem, dlatego też Anakin pomaga swojemu mistrzowi. Aby zmienić bieg igrzysk, Dooku wysyła na arenę droideki, które otaczają nasze trio. W tym momencie okazuje się, że na trybunach wśród Geonosian zasiada Mace Windu oraz kilkudziesięciu innych Jedi. Wywiązuje się mała bitwa, podczas której Jango Fett ponosi śmierć z ręki mistrza Windu. Nie jest on jednak jedyną ofiarą, bowiem giną także Rick, Aklaj oraz większość rycerzy Jedi. Gdy droidy znów otaczają bohaterów, na peron wjeżdża mistrz Yoda z odsieczą, jakiej nie powstydziłby się Jan III Sobieski. Tym samym rozpoczyna się wielka bitwa o Geonosis. Rada Separatystów w popłochu ucieka z planety. Zostaje na niej tylko Dooku, który ma za zadanie dostarczyć swojemu mistrzowi plany kosmicznej stacji bojowej, nazywanej Gwiazdą Śmierci. Obi-Wan i Anakin dopadają hrabiego w jego kryjówce. Na ich nieszczęście, mimo podeszłego wieku, Dooku wciąż sprawnie posługuje się mieczem świetlnym i trochę przypala Kenobiego oraz pozbawia Skywalkera prawej dłoni. Wtedy w kryjówce zjawia się mistrz Yoda, który także próbuje swoich sił w starciu z Lordem Sithów. Po walce na Salta i pioruny ogniste siarczyste, Dooku przewraca jedną z kolumn na dwóch rannych Jedi. Odwraca tym samym uwagę swojego byłego mistrza i wymyka się mu. Następnie hrabia leci na Coruscant, gdzie przekazuje Darthowi Sidiousowi plany Gwiazdy Śmierci. Coruscant? Zaraz, czy Darth Sidious to kanclerz Palpatine? Nie wiem, choć się domyślam. Obaj Sithowie nie kryją swojego zadowolenia z wywołania Wielkiej Wojny. Zadowolony jest także Anakin, który w ostatniej scenie filmu bierze potajemny ślub z Padme. Wojny Klonów to rozdział w historii Gwiezdnych Wojen, który doczekał się własnego serialu animowanego, liczącego aż 7 sezonów. Szczerze wątpię, bym kiedyś porwał się na streszczenie całej animacji, dlatego przedstawię wam teraz kilka najważniejszych faktów oraz wątków, które warto znać i które będą istotne przy omawianiu późniejszych spin-offów sagi Skywalkerów. Podczas Wojen Klonów Anakin posiadał padawankę Ahsokę Tano. Wspólnie wraz z Obi-Wanem oraz kapitanem Rexem, dowódcą 501 Legionu Armii Klonów, stoczyli wiele bitew i przeżyli masę przygód. Tą najbardziej wartą uwagi jest historia, w której bohaterowie trafili na tajemniczą planetę zwaną Mortis. Tam spotkali trzy potężne byty, zwane Władcami Mocy. Syna, który był uosobieniem mroku i zniszczenia, córkę reprezentującą jasną stronę mocy oraz ojca, który utrzymywał równowagę między swoimi dziećmi.
Ojciec wyczuł, że Anakin jest wybrańcem mocy, dlatego też wyznał Skywalkerowi, że jego życie powoli dobiega końca i poprosił go, aby wypełnił swoje przeznaczenie i utrzymując balans między synem a córką, przywrócił równowagę mocy. Anakin się na to nie zgodził, co z kolei doprowadziło do tego, że razem z Obi-Wanem i Ahsoką był testowany zarówno przez syna, jak i córkę. Ostatecznie cały incydent na Mortis zakończył się śmiercią wszystkich trzech boskich bytów i pozornym przywróceniem harmonii na Mortis. Harmonia nie panowała za to po stronie separatystów. Hrabia Dooku, podobnie jak Anakin, wziął sobie padawankę o imieniu Asajj Ventress. Pochodziła z planety zwanej Dathomira i była przedstawicielką Sióstr Nocy, czyli sekty wiedźm posługujących się mocą w sposób przypominający magię. Ponieważ Sithowie żyli według zasady dwóch, czyli dla przypomnienia mistrz ma ucznia, który po czasie szkoli własnego ucznia, a następnie obaj zabijają najstarszego mistrza, Darth Sidious rozkazał Dooku pozbyć się Ventress. To jednak się nie udało i Asajj uciekła na swoją rodzinną planetę. Tam poprosiła przywódczynię Sióstr Nocy, matkę Talzin, aby pomogła jej dokonać zemsty na swoim byłym mistrzu. Talzin udzieliła pomocy swojej podopiecznej. Wybrała jednego z braci Nocy o imieniu Savage Opress i przy użyciu magii nieco go zbustowała. Mimo tego Ventress i Savage i tak nie dali rady pokonać Dooku, więc była adeptka ciemnej strony postanowiła się przebranżowić i znaleźć nowy cel w życiu. Tym sposobem natrafiła na młodego Boba Fetta i dołączyła do jego grupy łowców nagród. Losy Savage'a potoczyły się natomiast nieco inaczej. Po przegranej z Dooku powrócił na Dathomirę, gdzie matka Talzin powierzyła mu zadanie odnalezienia dobrze znanego nam z pierwszego epizodu Dartha Maula. Jak się okazało, Zabrak przeżył przecięcie w pół przez Kenobiego. Savage odnalazł dawnego Sitha na planecie śmieciarzy, Lotto Minor, i zabrał go na ojczystą Dathomirę. Tam matka Talzin, używając czarów, przywróciła Maulowi jego dawną świadomość oraz wyposażyła go w nowe nogi. Wkrótce po tym obaj bracia przeprowadzili wiele ataków, zarówno na niewinnych cywilów, jak i rycerzy Jedi, oraz dokonywali rabunków, by zwrócić na siebie uwagę Rady Jedi. Głównym celem Maula było jednak dokonanie zemsty na Kenobim, lecz gdy doszło do upragnionego rewanżu, kosmiczny diabeł nie podołał i został pokonany przez swojego rywala. Po przegranym pojedynku Maul i Savage dryfowali przez wiele dni w otchłani kosmosu do momentu, w którym zostali odnalezieni przez terrorystyczne ugrupowanie Mandalorian zwane Watahą Śmierci. Lider grupy, Pre Vizsla, również miał napięku z Obi-Wanem, ponieważ mistrz Jedi udzielił pomocy księżnej sprawującej rządy na Mandalore, Satine, w konflikcie z Watahą. Maul i Vizsla, połączeni wspólnym celem, postanowili utworzyć największy przestępczy syndykat w historii galaktyki. Wkrótce przyłączyli się do nich m.in. kryminalna organizacja Czarne Słońce, Ród Pajków zajmujący się handlem przyprawą na Coruscant, czy Hadżaba, który jeszcze namiesza w sadze Skywalkerów, więc o nim kiedy indziej. Po zebraniu armii zwanej Kolektywem Cienia, Maul oraz Vizsla omówili plan przejęcia władzy na Mandalore. Patrząc na to, że zbrojny atak sprawiłby, iż Wataha Śmierci straciłaby poparcie wśród obywateli, Maul postanowiłby to Kolektyw Cienia zaatakował planetę, a następnie Wataha wkroczyła do akcji i aresztowała gangsterów. W konsekwencji umocniłoby to pozycję frakcji Vizsli na Mandalore. Gdy plan został zrealizowany, a Vizsla zdobył poparcie obywateli, skontaktował się z Maulem. Po zdobyciu władzy przez Watahę, Zabrak udał się do pałacu w Sundari, stolicy Mandalore, by zrealizować dalszą część planu i podbijać kolejne neutralne systemy. Jednak Pre nie miał już takiego zamiaru i oświadczając, że wizja Maula przestała się liczyć, aresztował obu braci. Maul i Savage nie zamierzali tak łatwo odpuszczać, dlatego szybko się uwolnili i w towarzystwie skorumpowanego premiera Mandalore, Almeka, udali się do pałacu. Tam Maul stoczył z Vizslą pojedynek o przywództwo, który wygrał skracając Pre o głowę jego własną bronią, mrocznym mieczem, czyli pradawnym artefaktem stworzonym przez Tara Vizslę, przodka Pre, będącego pierwszym Mandalorianinem, należącym do zakonu Jedi. Zgodnie ze starym obyczajem Mandalore, ten kto dzierżył mroczny miecz był Mandalorem, czyli władcą planety. Część Watahy na czele z Bo-Katan Kryss, prywatnie siostrą Satine, sprzeciwiała się jednak objęciu tronu przez Maula, ponieważ uważała, że tylko osoba mająca mandaloriańskie korzenie może pełnić tę funkcję. Maul kazał zgładzić Bo-Katan i jej popleczników, ale buntownicy uciekli. Wataha podzieliła się na komandosów oddanych Maulowi oraz nocne sowy, które sprzeciwiały się rządom Brata Nocy. Wkrótce po tym Bo-Katan uwolniła swoją siostrę Satine, a ta wezwała na pomoc Kenobiego. Podczas próby ucieczki nowy Mandalor schwytał księżną i mistrza Jedi. W sali tronowej Maul wyjawił, że wie o słabości Obi-Wana do Satine. Jak się okazuje, nie taki święty Jezus jak go portretują.
Zabrak przebił księżną Satin mieczem, a następnie z uśmiechem patrzył, jak Kris umiera w rękach swojego ukochanego. Po tym władca zamknął mistrza Jedi w więzieniu. Kenobi został jednak odbity przez Bo-Katan. Wtedy to rozpoczęła się bitwa między nocnymi sowami a ludźmi Mola. W motłochu potyczki Obi-Wan uciekł z Mandalor. Po drodze minął się natomiast z Darthem Sidiousem, który przybył na planetę w celu pozbycia się swojego dawnego ucznia. Między Molem i Savage'em a Sidiousem doszło do pojedynku, który ostatecznie wygrał Lord Sithów. Zabił on Savage'a, a następnie zaczął torturować Mola. Po uzyskaniu potrzebnych informacji szybko opuścił świat Mandalorian. W tak zwanym międzyczasie na Coruscant miała miejsce wielka imba. Nieznany sprawca wysadził główny hangar świątyni Jedi, a Anakin oraz Ahsoka mieli za zadanie poznać jego tożsamość. Mistrz i uczennica szybko odkryli, że za incydentem stała kobieta, która posłużyła się własnym mężem i zrobiła z niego chodzącą bombę. Podczas przesłuchania babki przez Ahsokę, ktoś niespodziewanie dokonał kolejnego zamachu i zabił kobietę, dusząc ją przy użyciu mocy. Ponieważ Tano była jedyną osobą w pomieszczeniu, została oskarżona o zamordowanie terrorystki i wydalona z zakonu Jedi. Dzięki śledztwu Anakina szybko jednak wyszło na jaw, że zamachu dokonała sprzeciwiająca się zakonowi padawanka i dawna przyjaciółka Ahsoki, Barriss Offee. Mimo ujawnienia prawdy i oczyszczeniu podopiecznej Skywalkera z zarzutów, ta zdecydowała się opuścić zakon i przez pewien czas plątała się po Coruscant bez większego celu. Ten znalazł się dopiero, kiedy z dziewczyną spotkała się Bo-Katan i poinformowała ją, że Mandalorianie mają dość rządów Mola. Republika nie mogła udzielić oficjalnej pomocy Mandalor, ponieważ planeta nie wchodziła w jej skład i była systemem neutralnym. Dlatego też Obi-Wan i Anakin wysłali tam potajemnie Ahsokę i Rexa oraz część żołnierzy z 501 Legionu. Dzięki takiemu wsparciu nocnym sowom udało się odbić Mandalor z rąk Mola i jego komandosów. Bo-Katan zostaje nowym Mandalorem, a Ahsoka transportuje uwięzionego Mola na Coruscant. Wydarzenia te dzieją się równocześnie z zemstą Sithów i ukazanym w niej rozkazem 66, który otrzymują klony. Przez chipy inhibicyjne wszczepione klonom, te są w 100% posłuszne i wykonują rozkaz polegający na terminacji wszystkich rycerzy Jedi bez zastanowienia. Oddział dowodzony przez Rexa nie daje jednak rady dopaść Tano. Dziewczyna postanawia uwolnić Mola, aby ten odwrócił uwagę klonów, a sama porywa kapitana Rexa. W module medycznym udaje jej się usunąć chip z głowy oficera, dzięki czemu Rex nie jest już zobowiązany do zabicia byłej padawanki. Razem Rex i Ahsoka podejmują próbę ucieczki ze statku. W tym samym czasie Mol niszczy hipernapęd krążownika, zmuszając go do nagłego wyjścia z nadprzestrzeni, co sprowadza statek na kurs kolizyjny z najbliższą planetą. Chociaż żołnierze zrobili wszystko co mogli, aby zatrzymać Jedi i Sitha, Mol, Ahsoka i Rex dają radę uciec z okrętu, który rozbija się na planecie. Tak oto dobiegają końca wojny klonów. Ale cofnijmy się jeszcze kilka dni przed koniec konfliktu. Wojny klonów trwają już 3 lata. Separatyści pod dowództwem generała Grievousa napadli na Coruscant i porwali kanclerza. Aby go odbić, Republika wysłała nikogo innego, jak Anakina Skywalkera i Obi-Wana Kenobiego. Jedi dostają się na krążownik generała, zwany Niewidzialną Ręką, i odnajdują Palpatina. Znajdują tam także hrabiego Dooku, który nie chce tak łatwo oddać zakładnika. Po krótkiej powtórce pojedynku z drugiej części, Anakin rewanżuje się Lordowi Sithów i odcina mu dłonie. Skywalker waha się, czy pozbawić swojego przeciwnika życia, ale po mowie motywacyjnej Palpatina nie ma już żadnych wątpliwości. Podczas ucieczki bohaterowie wpadają w pułapkę i zostają zaprowadzeni na mostek przed oblicze Grievousa. Używając mocy, udaje im się jednak uwolnić Skydan i rozpocząć walkę z ochroniarzami generała. Na nieszczęście Jedi, cyborg im się wymyka, a ostrzeliwany krążownik przełamuje się w połowie. Część, w której znajdują się bohaterowie, zaczyna spadać na powierzchnię Coruscant, ale dzięki prequelowemu plot armorowi statek wytrzymuje lądowanie. Another happy landing. Następnie rycerze odstawiają kanclerza pod budynek Senatu. Po tym Ani dowiaduje się od Padme, że zostanie ojcem. W nocy Skywalker ma kolejny koszmar, tym razem związany z jego ukochaną. Śni mu się bowiem, że Padme umiera przy porodzie. Rankiem Palpatine wzywa Anakina i ma do niego ważną prośbę. Kanclerz chce mianować go swoim przedstawicielem w Radzie Jedi, którzy się na to zgadzają, nie dając mu jednak rangi mistrza. Skywalker jest tym oburzony, ale Obi-Wan szybko wyjaśnia, że Rada chce, aby ten szpiegował dla nich kanclerza i informował o jego zamiarach.
Anakin nie jest zadowolony z poleceń, które otrzymał, ale nie mając wyboru, postanawia je wypełnić. Dołącza do Palpatina na przedstawieniu, a tam rządzący wyjawia mu trzy istotne informacje. Po pierwsze, dziwnym trafem wie, gdzie ukrywa się generał Grievous. Po drugie, domyśla się, że Rada Jedi kazała mu go szpiegować. Po trzecie i najciekawsze, opowiada mu o tragedii Dartha Plagueisa Mondrego, który przy użyciu mocy potrafił uchronić ukochane osoby od śmierci. Na wieść o ostatnim fakcie Anakin dostaje wzwodu i pragnie posiąść wiedzę Mrocznego Lorda. Na jego niefart Plagueis został zabity przez swojego ucznia we śnie, więc szanse na to są marne. Marne nie są za to szanse Republiki na wygranie wojny. Mistrz Yoda udaje się na planetę Kashyyyk, by pomóc jej mieszkańcom w bitwie z siłami separatystów. Przed starciem kontaktuje się jeszcze z Radą Jedi i powierza misję schwytania Grievousa Obi-Wanowi. Kenobi rusza więc na planetę Utapau, gdzie wita go tamtejszy przywódca. Pałanin informuje rycerza, że jego lud został wzięty do niewoli, a wrogie wojska ukrywają się na wyższym piętrze. Obi-Wan zakrada się więc do kryjówki nieprzyjaciela, gdzie podsłuchuje, jak Grievous wysyła radę separatystów do układu Mustafar. Po tym rozsądny i doświadczony mistrz Jedi wbija w sam środek armii separatystów bez żadnego wsparcia. Hello there. Cyborg zamiast wydać rozkaz rozstrzelania intruza, postanawia zająć się nim w pojedynkę. Dzięki temu Obi-Wan zyskuje wystarczającą ilość czasu na przybycie posiłków. Kiedy klony toczą bitwę z droidami, Kenobi ściga Grievousa. Pogoń kończy się kontynuacją walki, w której Grievous zostaje ostatecznie pokonany przez mistrza Jedi. Tymczasem na Coruscant Palpatine wyjawia Anakinowi, że to on jest Darthem Sidiousem, a dodatkowo zabójcą Dartha Plagueisa. Skywalker powiadamia o tym Mace'a Windu, który z kilkoma innymi Jedi składa wizytę kanclerzowi. Palpatine szybko rozprawia się z pachołkami, po czym przechodzi do starcia z mistrzem Windu. Jedi powala Mrocznego Lorda i już szykuje się do zadania ostatecznego ciosu, lecz wówczas do pomieszczenia przybywa Anakin. Chłopak nie chce, aby Windu zabił Sitha, dlatego buntuje się Radzie i pozbawia Mace'a dłoni. Ucieszony i oszpecony Palpatine razi mistrza Jedi błyskawicami, a następnie wyrzuca go przez okno. Początkowo Anakin jest przerażony całym wydarzeniem, ale kiedy Sidious obiecuje uratować Padmę przed śmiercią, Skywalker zgadza się zostać jego uczniem i przyjmuje imię Darth Vader. Palpatine zleca swojemu nowemu podopiecznemu zabić wszystkich Jedi w świątyni, a później zająć się radą separatystów przebywającą na Mustafar. Podczas gdy Vader posłusznie wykonuje polecenia i bawi się w Williama Aftona, kanclerz komunikuje się z klonami i wydaje im rozkaz 66. Polega on na terminacji wszystkich Jedi. Przez chipy znajdujące się w ich głowach, klony z przyjaznych ziomków zamieniają się w bezlitosnych zbrodniarzy i wybijają wszystkich. Yoda wyczuwa w mocy cały incydent, dzięki czemu udaje się mu uniknąć losu swoich pobratymców. Przy pomocy Wookich ucieka z Kashyyyk i leci na Coruscant. Kenobiemu także udaje się wymknąć z Utapau i dotrzeć do stolicy Republiki. Obaj mistrzowie wracają do świątyni Jedi, gdzie odkrywają, że to Anakin przewodził szturmem na nią. Mimo niechęci, Obi-Wan ma odszukać swojego dawnego ucznia. Bohater prosi o pomoc Padme, która w tak zwanym międzyczasie była świadkiem przemówienia kanclerza o przekształceniu Republiki w pierwsze galaktyczne imperium. Kobieta nie chce zdradzić przyjacielowi miejsca pobytu swojego ukochanego, więc Kenobi ukrywa się na jej statku, właśnie przygotowywanym do odlotu. Tymczasem Vader przybywa na Mustafar, gdzie robi porządek z radą separatystów. Niedługo później na planetę przylatuje także Padme. Kobieta próbuje przemówić Anakinowi do rozsądku, lecz gdy to nie przynosi zamierzonych efektów, interweniuje Obi-Wan. Wściekły Skywalker oskarża swoją ukochaną o zdradę, po czym poddusza ją mocą. Cóż, myślę, że w innych okolicznościach to nie byłby taki zły pomysł. Dawni przyjaciele rozpoczynają walkę na śmierć i życie. Podobną ścieżką podąża Yoda, który składa odwiedziny Imperatorowi Palpatinowi. W tym momencie rozpoczyna się sekwencja dwóch przeplatanych ze sobą potyczek, których epickość nie sposób jest oddać w streszczeniu. Yoda przegrywa z Sidiousem i jest zmuszony uciekać. Pomaga mu w tym pewien senator z Alderaan o imieniu Bail Organa. Natomiast na Mustafar to pewny siebie Vader ponosi porażkę, co jest spowodowane tym, że Obi-Wan... It's over, Anakin! I have the high ground. Kenobi odcina dawnemu przyjacielowi rękę i obie nogi, a po wylaniu wszystkich żali zostawia go płonącego na pewną śmierć. Następnie zabiera Padmę i odlatuje z wulkanicznej planety. Niedługo później Palpatine odnajduje swojego ledwo żywego ucznia.
Sid wraca z nim na Coruscant, gdzie Vader przechodzi operację i ostatecznie zakańcza swoją transformację w Mrocznego Lorda. Po tym Sidious wmawia mu, że w niekontrolowanym gniewie zabił swoją ukochaną. Jak możecie się domyślać, dawny rycerz Jedi nie przyjmuje tej wiadomości najlepiej. Imperator jednak nie minął się tak dużo z prawdą. Po urodzeniu bliźniaków Padme umiera z powodu stracenia chęci do życia, choć nie jest wykluczone, że swój udział w tym miało także marne scenopisarstwo Lucasa. Kto by jeszcze 10 lat temu pomyślał, że to te Gwiezdne Wojny będziemy wspominać jako te dobre. Padme zostaje pochowana na rodzinnym Naboo. Następnie Obi-Wan, Yoda i Bail podejmują decyzję o rozdzieleniu bliźniaków. Senator Organa razem z żoną adoptuje dziewczynkę o imieniu Leia, natomiast Obi-Wan oddaje chłopca nazwanego przez Padme Luke do jego przyszywanej rodziny na Tatooine. Kenobi także osiedla się na pustynnej planecie i ma za zadanie czuwać nad chłopcem. Yoda udaje się za to na wygnanie na bagienną planetę Dagobah, a 3PO przechodzi czyszczenie pamięci. Imperium rozpoczyna budowę Gwiazdy Śmierci, a w ostatniej scenie filmu widzimy, jak Owen Lars wraz z żoną i bratankiem spoglądają w stronę dwóch zachodzących słońc na Tatooine.